supposed to have a document that allows you to travel through France. No, we don't have this document. You don't have this document. It's supposed to be downloaded on your computer, but if we don't have. No i kończą się nasze wakacje dwutygodniowe, nasz cudowny pobyt na Santa Susana, w miejscu, które kochamy i uwielbiamy, zwłaszcza po tych dwóch tygodniach kwarantanny. Okazało się, że niestety wszystkie parki w Portugalii zostają zamknięte z dniem dzisiejszym, dlatego wczoraj policja przyjechała i powiedzieli nam, że musimy opuścić to miejsce. Przyjeżdżali tutaj miejscowi, przychodzili tutaj ludzie, czy nawet chociażby vanlifersi spacerowali. I dość to chyba wkurzyło, dlatego też pozamykali wszystkie parki i kazali nam się usunąć. Przyjechali wczoraj i powiedzieli, że na drugi dzień musimy zniknąć. No i widzę, że pustoszeje, tu już nie ma dwóch kamperów, tam nie ma. Został tylko jeszcze jeden, który widzę. No i pomalutku ludzie się zawijają i my też dołączamy do nich, opuszczawszy z wielkim smutkiem to miejsce, a było pięknie. Myślę, że ich nie wkurzyło, co po prostu jest zamykanie, tak jak wszędzie. Te zasady dotarły do Portugalii, że po prostu nie można być absolutnie na zewnątrz, nikt nie może być. I dotyka to też nas, dlatego wracamy do Polski, nie? Taka jest nasza decyzja. Jeszcze nie sprawdzaliśmy możliwości przejazdu przez granicę i nie wiemy dokładnie, czym będziemy mogli wrócić do Polski, ale no planowaliśmy i tak jechać na Wielkanoc do Polski wcześniej i te dwa tygodnie, które tu spędzilibyśmy w Holandii, no ale z wiadomych powodów nie udało się tego zrealizować. I nie szukamy miejsca, nie kombinujemy już, bo prawdopodobnie z każdego miejsca nas będą przeganiać. Taka sytuacja jest teraz w Hiszpanii, więc ani sobie nie chcemy robić kłopotu, ani tutejszym po prostu władzom. No. I zwijamy się do Polski, gdzie mamy gdzie stanąć, w bezpiecznym miejscu. No, dobra, jedziemy. Sprawdzić, czy droga jest przejezdna i okazuje się, że tam nie jest przejezdna, tylko na 4x4 jej tak się zakopał wcześniej jeden, ale ten Niemiec Dani, który tutaj jest za nami w tle, on powiedział, żebyśmy przejechali po łące, więc zaraz wjedziemy na łąkę i będziemy próbować przejechać, bo już ostatnie parę dni padało, a tu jest strasznie podmokły teren, bo tu kiedyś wszystko było zalane wodą. Jak tylko popada trochę, no to po prostu się robi ogromne bagno. Przejechaliśmy przez to błoto, ja wam przekonała, że utkniemy. Po prostu masakra, jak się ślizgaliśmy. Nie mamy 4x4. No ale i to no, jest ciężkie. Bokiem, normalnie bokiem jechałem w pewnym momencie po tym ślizgu, ale udało się na szczęście. Przygoda, znaczy, super. Uratowani, pierwsza część. Czujesz, udało się. Błoto? No, i powoli jedziemy. I tak krzywo, tak się trochę... Dobra, jedziemy teraz powodem, misja numer 2. Ruszamy. Do
dostałem od Katarzyny listę, którą zrobili ją wspólnie. Katarzyna tylko uzupełniła i idę na misję do Lidla zrobić nam zapasy, dość spore zapasy, bo nie chcemy się zatrzymywać w Hiszpanii, ani nie chcemy się zatrzymywać we Francji, żeby nie zainfekować się, więc musimy na ponad tydzień przygotować się żywieniowo, plus odkupić te wszystkie pamiątki, które zjedliśmy, czyli wszystkie rybki i wszystkie winka trzeba wypić. Odkupić. Teraz w miejscowości Elvas, miejscowość, która jest wpisana na listę UNESCO. Niestety dzisiaj nie pozwiedzamy, no ale z okna widać, że jest pięknie. Tutaj spędzimy drugą część dnia, przygotowując się do wyjazdu. Dobra, zawodzimy do ministerstwa. Będziesz z panem ministrem rozmawiał, tak, bo panie minister? Tak. Tak. Utrzymaliśmy się pod jakimś zamkiem. I dzwonię do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja związana z przejazdem i czy możemy przejechać i czy możemy wjechać do Polski. Zaraz się dowiemy. Czekać na zgłoszenie się operatora. Niestety jestem rozłączony. Dzwonię jeszcze raz. Nieczynny? Nie wiem, no nikt nie odbiera. Za każdym razem odbiera, ale rozłącza. W sensie nikt nie podnosi słuchawki. Po do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszę zaczekać na zgłoszenie się operatora. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych nikt nie odbiera telefonu, ale domyślam się, że dlatego, że dużo osób dzwoni. Dlatego teraz zrobię inne rzeczy. Zrobimy. Przede wszystkim zaczniemy ściągać filmy na Netflixa, bo przez najbliższy tydzień będziemy bez internetu, a na moim komputerze można ściągać na offline filmy, więc ściągniemy sobie kilka filmów na Netflixie, ściągniemy audiobooki, ściągniemy kilka playlist na Spotify'a i zrobimy sobie obiad. I będziemy próbować znowu zadzwonić do ministra spraw zagranicznych. Czas na przerwę, teraz gotujemy obiadek i oglądamy Kampermaniaka. Pozdrawiamy, świat oglądacie. Przynajmniej w tej całej sytuacji jakiś fajny element tego wszystkiego. Mają Daniel i Daldona mają identyczne problemy co my. Przyjechał do nich ktoś, zrobił zdjęcie i doniósł na policję. I w sobotę u nas na naszej miejscówce była dokładnie identyczna sytuacja. Jeździł taki starszy pan i robił wszystkim kamperom zdjęcie i wszystkim ludziom, którzy chodzili po tym terenie. Ja go zaobserwowałem, no i pomyślałem, co to nie jest dobry znak. No i dwa dni później przyjechała policja. Donosiciele na kamperowców. Straszne. Straszne. No ale... Co gotujesz? Bida z nędzą. Cebula klasyka z cukinią na oleju. Potem to poleję taką sztuczną śmietaną. I do tego jest makaron spaghetti. To jest sztuczna śmietana. To jest taka śmietana, która potrafi miesiąc albo 10 lat siedzieć w kartonie. I mamy drugi dzień naszego powrotu do Polski. Obudziliśmy się o 6.30, czy ja się obudziłem o 6.30, wyłączyłem budzik i spaliśmy do 7.15 czasu portugalskiego, a to dlatego, że w Hiszpanii jest inny czas i w związku z tym, że będziemy jechać 9-10 godzin, to chcieliśmy po prostu wyjechać jak najwcześniej, ale się to jeszcze nie udało, bo muszę jeszcze wysłać jeszcze ten przelew. Kasia jeszcze sobie sprawdza Instagrama. No nic, wypijemy herbatę, wypijemy kawę i jedziemy. Ustawiamy Polskę i miejsce, do którego przejedziemy, to jest za 3009 km, czyli równe 3000 km. Będziemy tam jechać jeden dzień i 5 godzin według tego, a według mnie tak 3-4 dni. We are going back to Polonia. Polonia? Yes, Polonia? Polonia. Okay. Casa. Casa. Rua. Ruta? Polonia. Polonia. Direkcja. Adres. Home. Okay.
And this one? This is for me. This document. Mm-hmm. You need mm-hmm. for travel throughout mm-hmm. Spanish territory. Okay. From okay. border France. Okay. So I'm gonna show them this one and. Good travel. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Good luck. Thank you. Obrigado. Gracias. sorry. I know. Too much time. I know. Gracias. Adiós. No. Jak widzieliście, sprawnie to poszło, bardzo miło, natomiast ci panowie w ogóle nie zachowali żadnych zasad bezpieczeństwa, tych, których się mówi w internecie. On mi tu wchodził przecież tą buzią do środka, ten zaczął kaszleć, drugi. Mieli w ogóle maski ochronne z szalików chyba zrobione, takie z Decathlona. Aż mnie gryzie w gardle teraz, jak przyjeżdżasz w Hiszpanii, to mnie aż gryzie w gardle. Słuchajcie, mam tutaj w sprayu rakiję. Postanowiłem zatrzymać się na chwilę i zdezynfekować sobie kierownicę, bo wiecie, wszystko to, co ten pan mógł zakazić. Więc rakija z Bośni i Hercegowiny się przydała wreszcie. Mamy ją jako dezynfekator naszego samochodu. Podejrzewamy, że ma co najmniej 70%, więc tak. Powinna dezynfekować. Tak, bo to jest od znajomego źródła, nie kupiona. To dostanę. Czyściutki, jedziemy. Mamy 10 godzin, żeby przejechać Hiszpanię. Dostaliśmy takie potwierdzenie, coś tu po hiszpańsku pisze pewnie, że no, że przekraczamy tylko kraj i że wracamy do domu. Także jedziemy z koksem. Ogi w stodole. Bo dosyć późno włączyłam kamerę, ale na autostradzie jeden pas był zamknięty, było zwężenie i stało tam bardzo dużo policjantów i jakichś służb, wszyscy byli w maskach, nam pozwolili jechać, podejrzewamy, że oni kontrolują osobówki. Nawet nas nie zatrzymali. Wskazali nam trochę zwolnić, pokazali, ale potem popatrzyli na nas i pozwolili nam jechać bez zatrzymania. Więc myślimy, że pomyśleli pewnie, że jesteśmy jakimś przewozem, transitem albo czymś takim i pozwolili nam jechać bez kontroli. Także jedziemy. Zrobiliśmy sobie mały stop, mały przystanek. Łukasz właśnie wraca i idę robić kawę. I co, tak jak Kasia mówiła, droga jest bardzo spokojna, żadnych przygód nie mamy, jest bardzo pusto, w ogóle nie ma samochodu, jest totalna pustka, bardzo przyjemnie się jedzie. No mijamy co jakiś czas tiry, ale no nie ma ich zbyt wiele, to nie jest jakiś taki wielki szok. Pogoda dopisuje, jest w kratkę, teraz jest zachmurzenie, było słońce, potem znowu jest zachmurzenie, także jest raz tak, raz inaczej. Ale no jedziemy. Właśnie więc rozmawiałem chwileczkę z Vincentem i Vincent ma podobne problemy do nas. Przyjechała do niego policja i kazali mu się eksmitować. Wszystkich wyganiają. Coś strasznego. Jakaś czekolada będzie do tego? Taka kawa bez słodycza?
mamy fast line. Jedziemy. Fast line milionera po prostu. Polska? To proszę bardzo, proszę, ten kanał dla VIP-ów tutaj jest. Wypad z baru. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, wchodzę do środka, bo wieje. Bo skończył nam się gaz w lodówce. Wczoraj? I nie kupiliśmy go w Portugalii, bo w Portugalii, jak pamiętacie, z jednego odcinka kosztuje gaz 29 euro, a tutaj kosztuje 13 euro, ten sam. Więc przyjechaliśmy do Hiszpanii, kupiliśmy tutaj i przy okazji kupiłem za 3 euro taki malutki spray do czyszczenia, do dezynfekcji rąk. Czerwony lunch. Dzisiaj będzie tortilla de batata hiszpańska. Kasia będzie jeszcze miała pyszną sałatkę z szpinakiem i nasionami. We're going to Polonia. We're going to Polonia. A Polonia? Aha, si. We're going to home in Polonia. Casa. Casa, casa, our casa in casa Polonia. Those persona, me and my wife. Okay. Właśnie policjanci na autostradzie kazali nam zjechać z autostrady i tutaj na górze ci, którzy mam nadzieję zobaczycie, zobaczyliście, czy mi się to dobrze nagrało. Kontrolowali nas, sprawdzali, kim jesteśmy, gdzie jedziemy, dlaczego jedziemy, po co jedziemy i tak dalej. No ale przepytali nas i pozwolili nam jechać dalej, także jedziemy. Była to rozmowa po hiszpańsku, w 100% po hiszpańsku. Ale to myśleliśmy się. Ale się udało, dogadaliśmy się. Polonia, casa, casa. Si, senor. Gracias. Rękawiczki, bo ostatnio zrobiliśmy vloga i tam zatankowała Kasia, czy ja, bez rękawiczek i widziałem dużo komentarzy. Dziękujemy bardzo, że się troszczycie o nas tym razem. Kasia umyła wtedy ręce. A Łukasz będzie tankował. Słuchajcie, jest 1 euro za litr. Dobra, słuchajcie, 87 litrów wlane za 94 euro. To jest po prostu plus tego całego koronawirusa. Widzieliśmy parę takich, no przez miasteczko jechaliśmy hiszpańskie i widzieliśmy, jak ludzie sobie stoją na balkonach, rozmawiają, ktoś tam śpiewał, klaskali, jakaś pani jeździła na takim rowerze takim treningowym, także dają sobie radę Hiszpanie, dają. Koncertują na balkonach. No, koncertują. Tak, mieli brawo, babcie cieszyły się, też im machałem, myślałem, że tam nam biją brawo, ale tam ktoś musiał grać gdzieś. Powiem wam, że to jest nasz życiowy rekord. Jeszcze nigdy nam się nie udało przejechać całej Hiszpanii w jeden dzień. Dzisiaj to następuje i właśnie zbliżamy się powoli do granicy francuskiej. Także zaraz będziemy przekraczać drugą granicę dzisiaj. Jesteśmy w szoku. Jesteśmy w szoku. Czemu? Bo jest jasno jeszcze. A, no, 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 to jest dziwne. Przesunął się czas nam o 2 godziny, bo parę dni temu przesunęli czas o godzinę ze względu na zmianę czasu po prostu, na letni. Plus jeszcze z Portugalii na Hiszpanię wjechaliśmy w jeszcze inny czas, więc dzisiaj musiałem zmienić zegarek na budziku tutaj, znaczy na zegarek na zegarku w samochodzie. O 2 godziny i widzimy tą różnicę, jak długi jest dzień. Jest przed prawie 21, a nadal jest widno. Hello. Hey. Bonsoir. Bonsoir. You speak English? Yes. We are going to Polonia, we are going to Poland. Back to Poland from where? From Portugal. Okay. Today we arrived to Spain. Yes. And we were driving all day.
the plan is to go to Poland directly. Okay. This is Spanish. Today we. You enter Spain today. Today. Okay. Yeah. You're just crossing France. Yes. To go back to Poland. Yes. You know that there is special rules. Yes. Because of the virus. Yeah. You're supposed to have a document that allow you to travel through France. Oh, we don't have this document. You don't have this document. It's supposed to be downloaded on your computer, but if we don't have Portugal, you don't have any. We don't have computer. Okay, so maybe you will be checked many times during your stay in France. Mm-hmm. Like because we're gonna go direct. We're gonna try drive as much as we can. Then we will sleep on the because this is camper. So we're gonna sleep like on the petrol station and tomorrow. Be aware that it's supposed to be a 135 euros fine if you don't show the document. Okay. Can we just get the document here? Maybe you have? Maybe you have a copy? Uh-huh. Merci beaucoup. So we should fill this up. Do you need also some stamp? No stamp. Okay. It's supposed to be available for everyone at home. Ah, okay. Print this document because people are supposed to stay at home. Yeah, travel with only with necessary reasons. So to prove what we should tick. Yeah, you should tick one box. One box depending the reason you're outside. So all right. Which one? Which one is for you? For you. Yes. Au revoir. O, bardzo mili. Poszło gładko. Dostaliśmy takie właśnie dokumenty, które nas uprawniają do tego przyjazdu, jakby mówią, powód, dla którego tu wjechaliśmy. No i teraz będziemy szukać schronienia na noc i jutro kontynuować drogę.